drogie panie i szanowni panowie, sympatyczne koleżanki i mili koledzy. Dzisiaj wchodzimy w naszej szkole Święto Kobiet, czyli piękniejszej części ludzkości. Zapraszamy więc na przedstawienie. To nowe stworzenie o długich włosach ciągle staje mi na drodze. Przyjecha gdzieś w pobliżu, podąża moimi śladami. Nie lubię tego. Nie przywykłem do towarzystwa. Wolałbym, żebym się wypowiadał wśród innych zwierząt. Chmurno dzisiaj. Wiatr wieje ze wschodu. Będziemy mieli deszcz. Chwila, wie? Skąd wziąłem to słowo? Już sobie przypominam. Nowe stworzenie go używa. Żyję już prawie dzień. Zjawiłam się wczoraj. Czuję się jak eksperyment. Jestem eksperymentem i niczym więcej. Wczoraj po południu poszłam śladami drugiego eksperymentu, aby dowiedzieć się, czego on szuka. Przypuszczam, że jest mężczyzną. Czuję, że będzie we mnie większe zaciekawienie niż inne płazy. Chyba jest płazę. Od grzechu zaczął się jej świat. A że Bóg ją stworzył, a szatan opętał. Jest więc odtąd po dziś dzień, raz grzeszna, a raz święta, zdradliwa i wierna, dobra i zła. Daje rozkosz i rozpacz, przez nią uśmiech i łza. Jest jak gołąb i żmija, jest jak piołun i miód, jest jak anioł i demon, jest jak upiór i cud. I szczyt nad murami i przepaść bez dna jest początkiem i końcem. Kobieta. Beztroskie życie w najwyższym klasie skończyło. Przyszedł czas ciężki i próby życie na ziemi. Powiedzmy już oficjalnie, że kobieta jest tą szyją, której męska kręci się. I chociaż brzydsza płeć często narzeka, szafuje, to bez kobiet świat byłby nudny. Najlepiej ich rolę ujął chyba niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche, który powiedział krótko: szczęście jest kobietą. Rozważmy lepiej słowa polskich twórców. Mickiewicz mówił o kobiecie. Puchu marny, ty wietrzna istota. Piękności twej zazdroszczą anieli, a gorsza jesteś, gorsza aniżeli. Ale dzięki Bogu Kasicki stwierdził, myślcie się. Niestety za chwilę dodał za nami kobiety.
A na razie powinien zaszkodzić? Po co ci może mnie do honoru i nie powiedzieć? O! Honoru? To mi nie szkoda, ma dużo. Ale w sumie nie wiem. Oj, żart. Panie, z głową spróbuj mózg mi się. No to było szkoda, bo nasz przyjdzie mi się zdarzyć na sprawie. Niestety, mam przy sobie kiszonkową katapultę do puszczenia murów. Cel? Przestań, ale siadaj w sensu.
Krysia, przypomnij mi, ja cię kocham? Tak. Jasne. Krysiu, za to się ładne, nie? Tak. Na pewno. Krysia, teraz później! Nie dobrze, później! Krysia, kogo ja kocham? Nie. Ach, nie. Krysia, za charakter? Nie. Nie, za charakter nie. Krysia, ale co później? Ręka, noga! A, kończymy później! Krysia, ale to co? Czy charakter podły? Krysia, co ja tu robię? Kochasz mnie. Ty też. Thank you.
Thank you.
więcej nie kamienia mają polskie dziewczyny. Bez wątpienia. Dzisiaj mamy dla was trochę upominki. Prosimy teraz o wystąpienie przedstawiciele płci piękniejszej z każdej klasy. Dziękuję bardzo.